chińskimi zabawkami jest trochę jak na chińskiej wojnie. Nigdy nie wiesz na co i na kogo trafisz. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Możecie mieć lekkie déjà vu. Nie wiem jak jest déjà vu po chińsku, dlatego mówię tak jak się mówi déjà vu. Ponieważ z tymi figurkami mogliście się już widzieć. Mam nadzieję, że nie na froncie, a tylko na moich filmach, ale pojawiali się oni już w sumie dwukrotnie. Raz na tajemniczej paczce od fana, który film zresztą był już na moim kanale dawno, jakiś czas temu. I to faktycznie była najdziwniejsza paczka, jaką dostałem od fana. A po raz drugi to było w zeszły weekend, kiedy jego moście odegrali no strategiczną rolę. Chociaż o tym jeszcze się trochę bardziej przekonacie w przyszłych odcinkach w WTF City, czyli moim serialu traktującym o mieście WTF. No i obiecywałem wcześniej w tym holu, gdzie otwierałem te figurki, że trzeba im poświęcić trochę więcej czasu, a nie tak na szybko, bo one faktycznie na ten czas zasługują. No i te 9 figurek, w ogóle nie mam pojęcia dlaczego 9 figurek, powiem wam szczerze, bo wszystkich wytłoczek jest po 8, wszystkich elementów jest po 8, folii jest 8, a wyszło 9 figurek. W którejś po prostu musiały być dwie, ale się domyślam w której, więc o tym zaraz. No i przejdźmy może, bo tu wygląda na dość dużą zgraję, a wbrew pozorom ich tak dużo nie ma, ponieważ to są wszystko kopie 4. Albo może zacznijmy sobie jednak od samych dodatków, ponieważ jak widzicie, gdy otwieram opakowanie, trochę tych wytłoczek jest. Gdy otwieramy sobie tę folijkę, w każdym opakowaniu przede wszystkim znajdujemy luźny kevlar, tak oto wyglądający, i naprawdę tym figurkom, tym elementom tutaj naprawdę nie sposób tutaj cokolwiek zarzucić, jeżeli chodzi o ich wygląd. Wygląd, bo funkcjonalnością jest różnie, ale wygląd mają naprawdę epicki. Uważam, że to jest tak przepełnione i ładne i przepełnione detalami, że po prostu no aż niesamowite, że coś takiego są w stanie stworzyć tutaj Chińczycy. Bo przypuszczam, że zestaw oczywiście pochodzi z AliExpress, no bo skąd inąd. Szczególnie te figurki mocno przypominają nawet stylistyką AliExpressowej i tak dalej. Więc aż dziw, że Lego czegoś takiego nie potrafi zdublować. Teraz widzę, że tu jest radio, więc przypuszczałem, ten chwytak jest na granat, jednak a nie na radio, które próbowałem tu wcisnąć. Zaraz sobie to przetestujemy. Taki więc element lata nam luźno w opakowaniu. Luźno w opakowaniu również lata nam folice. Lata nam kask. Ku mojemu zdziwieniu mamy tu uchwyt na noktowizor. Niestety w żadnym opakowaniu, w żadnym z wytłoczek noktowizora nie posiadamy, co uważam za ogromny ból. Chociaż, wiecie, co za dużo, to może nie niezdrowo, bo to dalej wyglądałoby dobrze, ale naprawdę ten przepych już tu i tak jest wystarczająco duży. Niemniej, no uważam, że któraś z tych figurek powinna mieć, ponieważ one wbrew pozorom różnią się wyposażeniem, o czym zaraz przejdziemy. No i jeszcze co, takie trochę najgorsze, znaczy najgorsze, wiecie, to też wygląda mega, bo mamy tu, spójrzcie, mamy tutaj kaburę, przede wszystkim na pistolet, do której ten pistolet faktycznie wchodzi. Pewnie nie tylko pistolet, ale i nóż, jakikolwiek element tutaj uzbrojenia nam pięknie wchodzi i po prostu dobrze się prezentuje. Mamy również kolejny uchwyt, być może to jest na radio, kolejne mini saszety, które naprawdę wyglądają ok. Mamy również tu z drugiej strony jakieś magazynki, natomiast co mówię, rzecz mówię niestety, ponieważ to przez to, że nie jest w żaden sposób zabezpieczone, to nie jest w wytłoczce, bardzo łatwo niestety w jednym było to na przykład odgięte, uszkodzone, ale tylko w jednym, na szczęście. Niemniej wiecie, jak to jeszcze idzie z Chin takie kilometry, no to możecie sobie wyobrazić. Oprócz tego, co mamy luźno, mamy również już wytłoczki. No i jakby w wytłoczkach mamy zawsze, co do zasady, dwa radia ze słuchawkami i to już jest bezpieczne i dobrze, bo to są dość cienkie elementy, boję się, że to mogłoby się faktycznie zniszczyć, oraz jeden z czterech rodzajów broni. Tymi rodzajami broni jest przede wszystkim tak, snajperka, która wygląda po prostu no wow. Oczywiście wiecie, jak spojrzymy sobie w porównaniu do figurki, no to jest faktycznie karykaturalnie wręcz duża, chociaż nigdy nie miałem snajperki w ręce, one faktycznie są duże, ale czy w sensie według tego to by miały z 2,20, 2,30? No aż tak duże to chyba snajperki nie są. Napiszcie mi, jeżeli znacie się bardziej na broni. Mamy również stópkę pod ów snajperkę, żeby ładnie ona faktycznie funkcjonowała, jeżeli chodzi o proste strzelanie po prostu. Więc wiecie, to jest stópka. Początkowo myślałem, że to są, wiecie, szczypce do bomb has been planted. Oczywiście, pewnie mogą i nimi być. Natomiast jednak to bardziej jest stópka. Brońki w miarę fajnie tutaj z wytłoczek nam wychodzą. Oczywiście czasem zostaje taki element, ale łatwo jest to stępić. Przetestujmy jednak, czy to w ogóle pasuje do siebie. Pasuje i pasuje świetnie, chociaż się rusza. Nie wiem, czy tak miało być. Raczej wątpię, ale wiecie, trzymać się trzyma, tylko tutaj się porusza, czyli nie trzyma się jakoś mega, natomiast również z tym wygląda to po prostu wow, wow, co tu dużo gadać, wygląda wow. Oprócz tego dostajemy tu rewolwer, wyglądający również świetnie. Dostajemy również, spójrzcie,
taką brońkę, no naprawdę, mówię, tutaj i detali, i tych gadżetów jest na tyle dużo, że nie ma czym gardzić, no i radyjko. To jest pierwszy arsenał. Z drugim dostajemy tak, granat ręczny, pistolet typu takiego, to już nie jest rewolwer, radio, no i nóż, który już poniekąd widzieliście, ale spójrzcie, on ma nawet ząbki wyraźnie zarysowane. Po prostu wow. No i shotgun, który już bardziej ma skalę faktycznie ok, chociaż tu wszystkie brońki są ciut większe niż powinny być, ale shotgun tak akurat nie razi. On chyba jest najmniejszą z tych czterech broniek, w sensie w skali figurki, i on faktycznie tutaj nie razi, a wygląda też naprawdę bardzo dobrze. Spójrzcie w ogóle jeszcze na to, że one różnią się z jednej strony, a z drugiej różnią się jeszcze wytłoczeniem, czyli to nie jest dubel, to wygląda w ten sposób. No i teraz jeszcze co obiecałem, to sprawdzam. Nie, granat tu w żaden sposób nie pasuje, czyli to jest bardziej wyglądowo, albo właśnie pod jakąś brońkę. O, nóż tu pasuje, nóż tu świetnie pasuje, no to a nóż to było na nóż. To była druga wytłoczka, też świetna. Kolejna, no to mamy, spójrzcie, taki karabin szturmowy, również pod niego dostajemy stópkę. Co to jest? To nie mam pojęcia, co to jest, kurczę, niech mi znawcy tutaj napiszą, bo nie widzę nic, do czego mógłbym to wykorzystać, bo to nie jest on oktowizor. Nie mam pojęcia, na co mogły być ten element tu. Napiszcie mi, znawcy. No i a co to jest w ogóle kolejne? To jakiś kolejny granat czy coś takiego? Kurczę, no bo spójrzcie, jak to wygląda. Czy termos? Czy bomba? Nie, dobra, to jest magazynek. Okej, zaczynam kumać, jak to może wyglądać. To jest magazynek. Nie widzę tutaj, żeby gdzieś to trzeba było wszczepiać, więc tamtego elementu nie widzę. Przyjrzyjmy się tu. Nie widzę tutaj nic, ale to jest magazynek zapewne, tak to przynajmniej wygląda. Czy coś takiego? Chyba nie. Czekajcie, tu coś jest takiego, co by się mogło wczepić. No nie. No to nie wiem, moi drodzy. Nie mam pojęcia, co to jest, a że wyleciało, no to już chyba nie dowiemy. Ale no czuję, że to mógłby być kolejny sztosowy element tutaj do wykorzystania, bo no naprawdę bo tu jest jeszcze ta broń, może to jest do tej broni, czekajcie, bo tu jest jeszcze właśnie no, taki pistolet, który również widzicie, naprawdę robi świetne wrażenie. Świetne wrażenie to dopiero przy figurkach robi, do czego zaraz przejdziemy. Naprawdę te bronie są niesamowite. No i ostatnia osoba ma taki oto komplet, czyli kolejny karabin szturmowy, wyjątkowo ubogą można by rzec tutaj jest, no bo tylko karabin i jest tylko taka druga brońka, ale myślę, że mimo wszystko wyglądałem na tyle dobrze, że nie będę tu na to psioczył, nie będę tutaj wybrzydzał, bo wszystkie z tych wytłoczek wyglądają po prostu niesamowicie. A jak jest z samymi żołnierzami? Zapomniałem, no bo tamci chyba tarczkę jeszcze mieli, więc nie było tak ubogo. Tarczka do trzymania, tu widzimy nawet tak, tu możemy to przełożyć, to nie jest tak, że to jest narysowane, tutaj normalnie przez to możemy coś przełożyć, nawet którąś z broniek, spójrzcie, no po prostu niesamowicie to wygląda. A wygląda to jest chyba słowo klucz, ponieważ zdecydowanie te zestawy tutaj lepiej wyglądają niżli są. Ponieważ cóż, czekajcie, pokażę wam jedną figurkę całkiem bez niczego. I faktycznie tutaj ten nadruk jest naprawdę, naprawdę świetny, bym powiedział. Bo spójrzcie, dalej jest ta detalowość. Nie mamy tu jakiejś brzydoty kolorystycznej. Dodatkowo nie mamy jakiejś brzydoty, że coś wyszło, zaszło, przeszło, wiecie, jeżeli chodzi o kolory nadruki. Dodatkowo mamy tutaj nadruki na nóżkach oraz na ramionach. Pokazuję wam jedną figurkę, ponieważ tak naprawdę wszystkie pod spodem wyglądają identycznie, dlatego nie ubrałem. Spójrzcie. I tutaj te nadruki oczywiście, to nie jest być jakiś high totalnie fashion, ale jednak też nie są brzydkie. Uważam, że wręcz detalowościowo są bardzo, bardzo spoko. Jeszcze na plecach i każdy też widzicie ma dwie minki. Tutaj jakby się przestraszył, a tutaj jakby dostał kulkę, kurczę. A to snajper jest, więc jakby szkoda. Drugie ramię też zadrukowane, zaznaczmy inaczej. To nie jest to sam nadruk, to nie jest ten sam nadruk, to nie jest to samo, także naprawdę wow. Natomiast jeden mały problem te figurki, bardzo łatwo niestety tułów wychodzi z nóżek. I w tym przypadku jeszcze pal licho, ale jeżeli postać mamy ubraną w pełni, no to w ogóle tutaj tak naprawdę wystarczy, nawet się nie trzeba tym jakoś specjalnie bawić, po prostu przy poruszaniu tych figurek, pójście, ona na przykład sobie stoi, ja ją chycę tak i naprawdę to wychodzi bez większej siły, to widzicie, nawet się nie wszczepia za bardzo. No i to jest niestety ból, bo sprowadza się do tego, że wyglądać to będzie epic wręcz na półce, ale niestety gdy to chycimy, wygląda już znacznie gorzej. Sami jednak widzicie, że taki opancerzony żołnierz wygląda no pierwsza klasa, tu jeszcze ten pistolet, rewolwer, możemy włożyć cokolwiek. Naprawdę jeżeli chodzi o uzbrojenie, to jest coś, co wow, no jakość wyglądowo lepsza niż Lego nawet, wyglądowo. Niestety zabawowo jest różnie. Rączki niektóre chodzą zbyt luźno, niektóre zbyt ciężko, od chińska klasyka.
No i też minus taki jest jeszcze, że praktycznie zawsze niestety w tym hełmie z drugiej strony widać drugą minkę. No to też jest ogromny minus. Teraz widzicie, że z główką jest problem. Tu również zaniepokojony, jak widzicie, i zły. Czy to jest inna minka? Nie, to jest ta sama minka. Dobra, dostał i ten. Znaczy może tam nie dostał, ten, no właśnie, o tym widzicie. O tym właśnie niestety mówiłem. To był już pierwszy z ludzików. To ciekawe, w ogóle w jednym trafił mi się jednoręki bandyta. Dosłownie. Przypuszczam, że to w którejś po prostu saszece był dubel. Dlatego przypuszczam, mam jednego więcej minifiga. Brakło mu po prostu ręki. I tak samo tu widzicie teraz te głośniczki, tak naprawdę latają luźno, to się niczego nie trzyma. Ale poza tym figurki naprawdę wyglądają mega sztosowo i tutaj nic im nie zarzucę, bo do czegokolwiek, do mocków, do makiet, to po prostu jest epickie przez wielkie E. Również tutaj dwie minki dostajemy, czyli taką wściekłą, w sensie tu wściekłą, a tutaj taką agresywną, albo zadowoloną wręcz z siebie, że wchodzimy do akcji. No i widzicie, co się dzieje z tymi nóżkami. No niestety macie teraz prezentację na żywo, nie robię tutaj nic specjalnie, wręcz przeciwnie, staram się nawet ograniczać. Kolejną postaćką jest taka oto postać, to jest to sama? Nie. Tak, to jest to sama. Gdzie on tutaj jeszcze jest? Tu taki zwykły żołnierz, tu widzicie, też już nogi odpadły w międzyczasie. Minka taka i taka. Wyjątkowo normalne te minki, chociaż z tą jeszcze można byłoby coś zdziałać. No i tutaj ostatni żołnierz, który wygląda, widzicie, to już się rozłączyło, wygląda w ten sposób tu i w ten sposób z językiem tu. Żołnierze prezentują się naprawdę spoko, chociaż wszyscy leżą, można by rzec man down, czy padną w serialu, tego nie wiem, ale obejście mój serial, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. Figurki są spoko, ale niestety tylko wyglądowo, bo zabawowo sami widzicie, co się z tym dzieje, to się zbyt łatwo rozpada i ta zabawa po prostu nie byłaby przyjemnością. Tyle w temacie. Zapraszam na serial, zapraszam do stawienia subskrypcji, byście nie przegapili kolejnych odcinków na moim kanale. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że wkrótce też się widzimy. Bye!